Krzysztof Respondek ma swoją szkołę. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Tarnowskich Górach to pierwsza w Polsce szkoła, która w ten sposób postanowiła uhonorować aktora ze Śląska i tym samym zachować o nim pamięć dla kolejnych pokoleń. Fatima Orlińska. Od śmierci Krzysztofa Respondka mija pół roku, a ból po utracie przyjaciela wciąż jest tak samo żywy jak kilka miesięcy temu. Mówił dziś Krzysztof Hanke, wieloletni przyjaciel zmarłego w grudniu aktora i kabareciarza ze Śląska. Żywa będzie również pamięć o Krzysiu, jak zwykli nazywać go najbliżsi, dzięki temu, że został on właśnie oficjalnie ogłoszony patronem ośrodka szkolno-wychowawczego w Tarnowskich Górach, który w tym roku świętuje swoje 60-lecie. Taki dzień jak dzisiaj to przypomina wszystko. Przypomina te tysiące kilometrów wspólnie przejechanych, te tysiące występów, wszystkie rozmowy. To kiedy zobaczyłem prezentację o Krzysiu Respondku, to wszystko jak żywo stanęło mi przed oczami i to nie jest łatwa sprawa, żeby teraz wyjść, przeciąć wstęgę i no i nadać imię szkole Krzysztofa Respondka. Poprzez takie właśnie instytucje jak szkoła, która będzie miała imię Krzysia Respondka, to właśnie to spowoduje to, że ta pamięć będzie wieczna. Tak jak żywe są emocje, których dziś podczas nadania szkole imienia nowego patrona nie brakowało. Wzruszenia nie krył nikt. W końcu to Tarnowskie Góry były miejscem, w którym znany i lubiany aktor urodził się i przez lata mieszkał. Nieprzypadkowo to również ośrodek szkolno-wychowawczy zdecydował się na nadanie szkole jego imienia, ponieważ Krzysztof Respondek podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną placówki odwiedzał bardzo często. Był przyjacielem naszej szkoły. Przychodził do nas na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, artystyczne. Zawsze robił to z wielką pasją i z wielkim zaangażowaniem i zawsze bezinteresowanie. Nasze dzieci uwielbiały słuchać jego piosenek, uwielbiały jego żart, humor. To on im dawał nadzieję na ich życie lepsze. Cała społeczność szkoły głosowała, i rodzice, nauczyciele oraz uczniowie, pracownicy obsługi i administracji. Także no był to jakby niepisany, ale no, najlepszy kandydat. Inicjatywa nadania szkole imienia Krzysztofa Respondka była oddolna, jednak uchwałę w tej sprawie przyjęła na ostatniej sesji poprzedniej kadencji Rada Powiatu Tarnogórskiego. W głosowaniu udział wzięło 23 z 25 radnych. Wszyscy obecni podczas sesji za pomysłem opowiedzieli się jednogłośnie pozytywnie. Jak mówią dziś przedstawiciele powiatu, to dlatego, że Krzysztofa kochali wszyscy. Człowiek, który zarażał optymizmem, ciągle uśmiechnięty i tym uśmiechem, tą radością powodował, że każdy przy nim też był uśmiechnięty. Nie znałam chyba bardziej pozytywnej i optymistycznej osoby. No przede wszystkim jego wizyty w szkołach, oddolne inicjatywy, ta radość, którą powodował między innymi tutaj w ośrodku szkolno-wychowawczym, gdzie te dzieciaki potrzebujące potrafiły naprawdę pokazać swoją radość, no było to niesamowite. Ośrodek szkolno-wychowawczy w Tarnowskich Górach to pierwsza w Polsce placówka, której patronem został Krzysztof Respondek. Mamy nadzieję, że inni pójdą naszym śladem, mówili w czwartek zaproszeni goście, pośród których byli bliscy i przyjaciele zmarłego w grudniu artysty.